Niemiecka delegacja ze Stowarzyszenia Kelbe Kościerzyna przyjechała do Polski, by nauczyć się naszego języka. Inicjatywa takiego spotkania wyszła od Kościerskiego Stowarzyszenia Kościerzyna Kelbe. Tutejsza delegacja wcześniej w Niemczech brała udział w podobnym kursie. Pomysł narodził się w Kościerzynie, w Stowarzyszeniu Polsko-Niemieckim Kościerzyna Kelbe. Mam nadzieję, że ten kurs będzie powtórzony, że przyjedziemy jeszcze raz do Kościerzyny. Bardzo nam się podoba, jest przeprowadzany w bardzo miłej atmosferze i klub tutaj naprawdę stanął na wysokości zadania. Założeniem kursu w Polsce było nauczenie Niemców przynajmniej 100 podstawowych słów i zwrotów przydatnych w sklepie, restauracji czy krótkiej pogawędce. Ta wymiana, która nastąpiła w tym roku, jest moim zdaniem bardzo udaną sprawą. Obydwa kursy, które się odbyły, jeden w Kelbe w języku niemieckim, a teraz tutaj w Kościerzynie kurs języka polskiego, są bardzo mile przyjęte przez uczniów. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem, z wielką motywacją podchodzą do sprawy, ale nie ukrywam, że mamy też wiele radości, także myślę, że wszyscy są zadowoleni. 4 godziny intensywnej nauki każdego dnia pobytu przyniosły oczekiwane rezultaty. Jak się pan nazywa? Nazywam się Karol. Karol, dobrze. A jak się nazywa ten pan? To jest pan Hartmut. Bardzo dobrze. Piotr, co słychać? Nic nowego. Nic nowego, dobrze. A co słychać u ciebie? Jak się masz? Stara bieda. Dziękuję bardzo. Stowarzyszenie Kelbe Kościerzyna przekazało również 2000 euro na rzecz pomocy najuboższym rodzinom z Kościerzyny i okolic. Pieniądze na ręce niemieckiej delegacji powierzył jeden z banków w Kelbe. Wymiana członków obu stowarzyszeń możliwa była dzięki wsparciu lokalnych samorządów.